Dzień dobry, witam szanowną Radę. Otwieram 65. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 31 stycznia. Jest to dzień dzisiejszy, godzina 9. Zaczynamy nasze obrady. Witam serdecznie przybyłego na dzisiejszą sesję pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam pana Edwarda Dremucha. Witam również panią Agnieszkę Gorzycką, kierownika naszego MOPS-u. Szanowni państwo, informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji pomagać mi będzie pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję ponadto, że wszystkim radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję ponadto, że głosowania nad uchwałami są imienne. Gdyby były jakieś problemy, wówczas takie głosowania odbywają się imiennie. Czy wszyscy mają urządzenia do głosowania? Wszyscy mają, nikt nie zgłasza, że nie ma. W takim razie głosowania będą przy pomocy urządzeń. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych. Brakuje pana Rafała Narkiewicza i pani Anny Piszczek. Osoby te kontaktowały się ze mną i usprawiedliwiły swoją nieobecność. Mamy 13 radnych, co stanowi, że mamy prawomocne, wszystkie nasze uchwały będą prawomocne, możemy podejmować właśnie takie uchwały. Przedstawię teraz państwu porządek obrad. Przedstawia się następująco. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu 64 sesji Rady Miasta. Punkt 4. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023. Punkt 6 duży i mamy na dzień dzisiejszy, Wysoka Rado, przewidziane 15 uchwał i te uchwały będą w następującej kolejności. Pierwsza będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35. Kolejna uchwała, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024. I tutaj jest blok 5 głosowań, 5 uchwał dotyczące, będą dotyczyły wyrażenia stanowiska w sprawie mylnego nazewnictwa obrad, wyrażenia stanowiska o nielegalnym wysypisku, wyrażenia stanowiska dotyczącego utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, wyrażenia stanowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Siódma uchwała będzie dotyczyła wyrażenia stanowiska dotyczącego dewastacji słupków w pobliżu ulicy Józefa Bema w naszym mieście. Punkt 8 głosowania, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo-Iławeckie. Kolejna uchwała, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Kolejna uchwała, szczegółowego sposobu w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo-Iławeckie. 11. uchwała, wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Stanisława Moniuszki. Podobna uchwała, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Przemysłowej. Mamy tutaj również panią kierownik i będziemy rozmawiali o uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który się tutaj łączy z panią również, a właściwe uchwały to są przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-26, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2027. W dużym punkcie 7 przewidziane są sprawy różne i punkt 8 zamknięcie obrad. Tak jak widać, Wysoka Rado, Szanowna Rado, mamy tutaj duży program, także zobowiązuję do dyscypliny również siebie tutaj do sprawnego prowadzenia.
Przechodzimy do głosowania nad porządkiem dzisiejszych obrad. Moje pytanie jest, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, zechce zagłosować. Dziękuję. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 64. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało na skrzynki służbowe przesłany protokół z 64. sesji Rady Miasta. Również jest do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu z 64. sesji Rady Miasta? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 64. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie czwartym. Szanowna Rado, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, szanowni państwo. Sprawozdanie burmistrza miasta za okres 29 grudnia, 30 stycznia, czyli około miesiąca. Realizacja uchwał Rady Miasta w bieżącej kadencji. Szanowni Państwo, podjęli 394 uchwały, zostały zrealizowane 315 i w trakcie realizacji znajduje się 79 uchwał. I tak pokrótce, 11 stycznia uczestniczyłem w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim. Tematem obrad były zakupy i przystąpienie do wykorzystywania tzw. premii frekwencyjnej, która jako jedyna wygląda na to, że będzie w jakiś sposób dowieziona. Tam jest 500 000 wypłacane w ramach środków termomodernizacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli jest Ministerstwo Klimatu i tak dalej, i Ministerstwo Administracji, druga transza. Rozmawialiśmy o potrzebach strażaków, o tym, co jest niezbędne do zakupu i będziemy próbowali także w ramach tych środków wyremontować remizę w takim zakresie, w jakim one będą pozwalały, dlatego że nie będziemy wyglądać na to mieli pełnej swobody co do tego, jak będziemy mogli wydatkować te środki. Natomiast no, spróbujemy całość kwoty przeznaczyć na potrzeby OSP, bo generalnie tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. 12 stycznia miałem przyjemność przekazać radiowóz dla Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim. Ja przypomnę, że Wysoka Rada zgodziła się na dofinansowanie takiego zakupu. Pozostałą część niezbędnych środków zapewniło starostwo powiatowe, za co bardzo dziękuję panu staroście, i Lasy Państwowe dopłaciły jakieś, że tak powiem, drobne kwoty. Także ostatecznie nasi dzielnicowi, ponieważ jest to radiowóz dla dzielnicowych miasta i gminy Górowo Iławeckie, otrzymali nowy samochód w nowym oklejeniu. No, myślę sobie, że będzie służył dobrze naszej społeczności. 25-26 mieliśmy przyjemność obchodzić Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia mieszkańców, 50-lecie pożycia małżeńskiego naszych mieszkańców. Od paru lat organizujemy te Złote Gody w piwnicach ratusza i nadajemy im szczególnie uroczystą oprawę, bo myślę sobie, że warto doceniać osoby, które potrafiły w związku małżeńskim wytrwać tak długi okres czasu. 28 stycznia miało miejsce finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Górowie Iławeckim i tu myślę, że wypada powiedzieć parę słów więcej. Udało nam się zebrać rekordową kwotę 19 122 złotych 76 groszy. No to jest może nie dwa razy więcej niż w zeszłym roku, ale naprawdę znacząco więcej, za co bardzo serdecznie dziękuję społeczności miasta i gminy, bo nasz sztab obsługiwał zarówno jeden, jak i drugi samorząd. Szczególne podziękowania kieruję na ręce pani Sylwii Rosochackiej, naszej dyrektor Ośrodka Kultury, która odpowiedzialna była za działanie tego sztabu i organizację całości imprezy tutaj w Górowie. Bardzo dziękuję wolontariuszom, którzy kwestowali, zbierali do puszek. Dziękuję też wszystkim osobom, które ofiarowały gadżety na aukcję.
naprawdę możemy być dumni z naszej społeczności. Jakby i tych, co dawali, i tych, co brali, było bardzo dużo i każdy był bardzo hojny. Dziękuję również komisarzowi policji w Górowie i Łowieckim na czele z nadkomisarzem Piotrem Czaplakiem, którzy zapewniali bezpieczeństwo dla całej imprezy, jak również dla wolontariuszy. W przedsionku ratusza prezentowały się zakład karny w Kamińsku i Straż Graniczna w Górowie, żeby dodać dodatkowe elementy do naszego finału. A w piwnicach ratuszowych odbyła się aukcja i koncert. Warto podziękować wszystkim, którzy naprawdę przyłożyli się do tego, no bo efekt jest. I z cyklu podziękowania mieliśmy dosyć trudną sytuację, właściwie można powiedzieć, że prawie zagrożenie powodziowe. No nie do końca, bo udało nam się to ogarnąć. W zeszłym tygodniu nastąpiły bardzo gwałtowne roztopy i dzięki jakby szeregu standardowych działań, bo mamy to jakby rozpisane od lat, udało się zapobiec zalaniom w mieście, aczkolwiek było bardzo blisko. Właściwie rzeka wylała tak naprawdę troszeczkę tylko w parku miejskim. I tak, podziękowania dla pracowników Urzędu Miasta, bo naprawdę w tym paskudnej pogodzie trzeba było wyczyścić studzienki, które odprowadzały wodę ze stawu garncarskiego. Tam potworzyły się zatory, udało nam się to usunąć i dzięki temu nie mieliśmy zalanej ulicy Armii Krajowej. Tam z tego stawu po prostu prowadzi szereg studzienek, udało się je na czas wyczyścić, więc tutaj problemu nie było. Dzięki pracy pana Marka Łukianowicza my na bieżąco monitorujemy stan wody na stawie, na zbiorniku retencyjnym, dawnym kąpielisku. I tu ja wiem, że mieszkańcy się czasami zastanawiają, ale jak spuszczamy wodę, to jest to robione po coś. To jest zbiornik retencyjny, a nie rybacki, wędkarski, więc najważniejszym priorytetem jest to, żeby ten zbiornik przechwytywał nadmiarowe ilości wody. I możemy, zgodnie z instrukcją obsługi tego zbiornika, a nawet zimą generalnie powinniśmy, utrzymywać stan wody dużo poniżej przepustów górnych. Bo on jest po to, żeby przechwycić te ogromne masy wody. Ja przypomnę, prawie z terenu dużej części naszej gminy spływają wody do tego zbiornika i dalej do rzeki Młynówki. Więc dzięki temu, że ten zbiornik zapewnia no, jakiś czas na to, żeby można było zareagować, tak, na zagrożenia przeciwpowodziowe, no to możemy wówczas jakby prowadzić dalsze działania. Więc jak zbiornik jest zimą spuszczony, to nie jest to złośliwe działanie pracowników urzędu ani Ochotniczej Straży Pożarnej, ale służy to zabezpieczeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na przykład ulicy Lizbarskiej. To tak, żeby była jasność. Jak jest dużo śniegu, dużo opady i zapowiadane są roztopy, to zawsze staramy się ten zbiornik trzymać na jak najniższym poziomie wody. Ja wiem, że wędkarze martwią się o ryby, ale no myślę sobie, że wszyscy się zgodzimy, że ludzie są najważniejsi. No i wielkie podziękowania dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej i pracowników interwencji, pracownicy interwencji za dnia, a potem aż do godziny 24, aż do północy. Wiem, bo sam uczestniczyłem w tych akcjach. Strażacy udrażniali przepusty na rzece Młynówce, dlatego że istnieje kilka punktów w mieście, gdzie ta rzeka się może, mówiąc kolokwialnie, przytkać. Tak? Jeden punkt to jest na dolice, dolinie rzeki Młynówki. Tam jest taki przepust, który potrafi się zatkać. Któregoś roku woda przyniosła po prostu drzwi, które ustawiły się poziomo i całkowicie zamknęły światła przepustów. W tym roku były to przede wszystkim elementy żeremi bobrowych, które spływały wraz z potokami wody. I Straż Pożarna, a przedtem pracownicy interwencji, bosakami w strojach zabezpieczeni linami wyciągali te kłody drewna, żeby woda mogła swobodnie przepływać. I krótko mówiąc, około północy sprawdziliśmy stan na zbiorniku retencyjnym. Ten stan, ta woda zaczynała opadać w sposób wyraźny i zakończyliśmy akcję. I gdyby nie te działania tych wszystkich osób, które wymieniłem, to pewnie mielibyśmy zalaną i Park Miejski, i ulicę Lizbarską, i ulicę Armii Krajowej. A tak dzięki, jakby, no, mamy to od lat, jakby tak te sytuacje ogarnięte, wiemy co robić i myślę sobie, że większość mieszkańców nawet nie wie, że mógł być kłopot, a mi pozostaje podziękować tym wszystkim, którzy no, tą ciężką pracą, bo to wcale nie jest tak łatwo, tak, bo parę stopni powyżej zera, roztopy, mokro, woda i ciężka praca, także wielkie, wielkie podziękowania
dla wszystkich, którzy pomogli nam uniknąć kłopotów. I to tyle, jeśli chodzi o to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza. Czy są pytania w tym temacie ze strony radnych? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt piąty. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Taki program został przedstawiony przez tutaj pana Petreckiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego sprawozdania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok, zechce zagłosować. Dziękuję. Program ten został przyjęty jednogłośnie, sprawozdanie. Przechodzimy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do podjęcia uchwały w sprawach, które tutaj były przedstawiane. Mamy, tak jak mówiłem, 15 uchwał. Pierwszą uchwałą dotyczy ona zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35. I tradycyjnie poprosimy panią skarbnik o przybliżenie tego tematu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo-Iławeckie. Dochody ogółem zwiększono o 767 834 zł, z czego dochody bieżące zwiększono właśnie o tą kwotę, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem zwiększono o 763 818 zł, z czego wydatki bieżące to 748 818 zł, a wydatki majątkowe zwiększono 15 000. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 2 880 935 zł. W wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo-Iławeckie przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 016 zł i po zmianach wynoszą 3 434 935 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. Do załącznika nr 2, który przedstawia nasze przedsięwzięcia, dodano następujące przedsięwzięcie. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie-Iławeckim, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 900 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 15 000. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2. I to wszystko, jeśli chodzi. Dziękuję bardzo. Ten temat był omawiany na komisjach. Tutaj komisją wiodącą jest Komisja Budżetu i bardzo proszę pana przewodniczącego, pana Łukasza Rochunia o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja obradowała 24 stycznia o godzinie 9. Jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych miałby jeszcze uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druga uchwała również jest tutaj pracą pani skarbnik i będzie dotyczyła dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024. Jest to dynamiczna sytuacja i bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie tego tematu. Proszę państwa, budżet, zmiany do naszego budżetu przedstawiają się następująco. Zmiany po stronie dochodów dotyczą środków z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Są to środki na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz za nadanie numerów PESEL. Wartość to 4016 zł. Kolejna zmiana dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o wartości 763 818 zł na realizację
realizację zadań z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ostatnia zmiana została wprowadzona na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego nr 3 na 2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku i dotyczy przeniesienia planu dotacji z zadania świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów na zadanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 763 818 zł i zwiększenia te dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy kwota 4016 zł, zgłoszonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 763 818 zł, zabezpieczenie środków na wykonanie projektu w ramach planowanej inwestycji w kwocie 15 000 zł na inwestycje pod nazwą Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie i Ławeckim, zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek podległych jednostek w celu zabezpieczenia planu po przeanalizowaniu potrzeb. W związku z tym nasze dochody przedstawiają się w następujących wartościach. Dochody 39 926 343 zł, z czego dochody bieżące to 23 182 519 zł, natomiast dochody majątkowe to 16 743 824 zł. Wydatki 42 807 278 zł, z czego wydatki bieżące to 26 021 778 zł. Natomiast wydatki majątkowe to 16 785 500 zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 880 935 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 656 760 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 877 376 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 346 799 zł. Dziękuję. Dziękuję dla pani skarbnik. Również ten temat był procedowany na naszych komisjach i również tu poproszę pana Rochunia, przewodniczącego Komisji Finansów, o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja ta sama co wcześniej też jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych miałby uwagi, pytania do dokonanych zmian w budżecie miasta? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tej chwili przechodzimy do bloku głosowań nad sprawami tutaj skargowymi zgłoszonymi przez jednego z mieszkańców naszego miasta. Skargi te trafiły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i bardzo proszę przewodniczącego pana Kamila Bachanowicza o przedstawienie stanowiska komisji. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła wyrażenia stanowiska w sprawie mylącego nazewnictwa obrad. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Szanowni państwo, chciałbym tylko sprostować, że nie są to skargi, tylko wnioski pana naszego mieszkańca w Górowie Ławeckim i stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta w sprawie używania mylnego nazewnictwa obrad kolegialnych Rady Miasta odnośnie przymiotników Wysoka. Pan Gniadek zwrócił się z wnioskiem dotyczącym używania przez Radę Miasta w Górowie Ławeckim określenia Wysoka w kontekście obrad kolegialnych. Wyraża on obawy, że używane nazewnictwo jest mylące. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wniosku uznała go za bezzasadny. Według komisji obawy wyrażone przez pana Gniatka nie znajdują wystarczającego uzasadnienia do zmiany praktyk lub procedur. Głównym argumentem jest to, że przewodniczący Rady Miasta ma prawo do własnego stylu wyrażania się, który obejmuje również używanie określenia takich jak Wysoka Rado. Należy podkreślić tu kwestię indywidualnych uprawnień przewodniczącego oraz jego swobody w zakresie wyboru języka. Decyzja komisji
opiera się na zasadzie autonomii i indywidualnego stylu wyrażania się osób piastujących funkcje publiczne, w tym przypadku przewodniczącego Rady Miasta. W kwestiach stylistycznych i językowych autonomia urzędników jest priorytetowa, nawet jeśli może to prowadzić do pewnych nieporozumień lub obaw ze strony obywateli. Podsumowując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Grodzie Łowieckim zdecydowała, że własny styl wyrażania się przewodniczącego, nawet jeśli może być źródłem nieporozumień, jest kwestią jego indywidualnych uprawnień i nie wymaga interwencji oraz wnioskuje do Rady Miasta o wyrażenie negatywnego stanowiska przedstawionego w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana przewodniczącego Kamila Bechanowicza. Takie jest stanowisko naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i przedstawię państwu teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 31 stycznia w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie mylącego nazewnictwa obrad. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Postanawia się wyrazić negatywne stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie używania mylącego nazewnictwa obrad kolegialnych Rady Miasta Górowo i Ławeckie odnośnie przymiotnika wysoka. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przed chwilą przedstawiony przez pana przewodniczącego. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do dostarczenia stronie składającej wniosek niniejszą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozwiązania, takiego stanowiska, zechce zagłosować? Czekamy na, tutaj już mamy wyniki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Mamy również kolejną sprawę przedstawioną, złożoną przez pana Gniatka i również bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawy wyrażenia stanowiska o nielegalnym wysypisku. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta w Górowie i Ławeckim w sprawie wniosku dotyczącego w Górowie i Ławeckim w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów w okolicach ulicy Polnej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wniosku pana Gniatka postanowiła poprzeć wniosek odnośnie problemu nielegalnego wysypiska odpadów zlokalizowanego w okolicach ulicy Polnej i drogi dojazdowej do ulicy Sikorskiego. W projekcie stanowiska przedstawionym przez Komisję Rada Miasta, reagując na zgłoszenie, wyraża zaniepokojenie sytuacją i zobowiązuje Urząd Miasta do podjęcia działań mających na celu identyfikację sprawców oraz oczyszczenie terenu z odpadów. Rada Miasta uznała także, że konieczne regularne monitorowanie tego obszaru, aby zapewnić utrzymanie porządku. Podsumowując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Grodzie Ławeckim uznała, że złożony wniosek jest zasadny oraz wnioskuje do Rady Miasta o wyrażenie pozytywnego stanowiska przedstawionego w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana przewodniczącego. Przedstawię państwu teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia w sprawie wyrażenia stanowiska o nielegalnym wysypisku na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o kodeks postępowania administracyjnego. Rada Miasta uchwala, co następuje. Postanawia się wyrazić pozytywne stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta w Górowie i Ławeckim w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów w okolicy ulicy Polnej. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiony przed chwilą przez pana przewodniczącego. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta o doręczenie stronie składającej wniosek niniejszą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiego stanowiska, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejną sprawą zgłoszoną przez mieszkańca jest sprawa wyrażenia stanowiska dotyczącego utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, zdaniem składającego wniosek. I tutaj również bardzo proszę pana przewodniczącego skarg, wniosków i petycji, pana Bachanowicza, o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja po rozpatrzeniu wniosku pana Gniatka dotyczącego utrudnień dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kościuszki 1 postanowiła wyrazić negatywne stanowisko w tej sprawie. W projekcie stanowiska przedstawionym przez komisję Rada Miasta w Górowie Ławeckim, odnosząc się do wniosku, wyraziła negatywną opinię, argumentując, że obecne warunki urbanistyczne i zakaz zatrzymywania się pojazdów uniemożliwiają stworzenie miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W projekcie Rada Miasta wskazuje na alternatywne rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza, polegające na wykorzystaniu terenu należącego do zasobów gminy przy ulicy Lizbarskiej jako miejsca parkingowego dla mieszkańców lokalu przy ulicy Kościuszki 1. Podsumowując, komisja uznała, że ze względu na istniejące ograniczenia urbanistyczne i prawne wniosek pana Gniatka nie może zostać pozytywnie rozpatrzony, jednak proponuje się alternatywne rozwiązanie w postaci innego miejsca parkingowego. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Rady Miasta o wyrażenie negatywnego stanowiska przedstawionego w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawię państwu teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego utrudnienia dla osób niepełnosprawnych na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rada Miasta uchwala, co następuje. Postanawia się wyrazić negatywne stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Górowo i Ławeckie dotyczącego utrudnienia dla osób niepełnosprawnych w okolicach ulicy Tadeusza Kościuszki 1. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik przedstawiony przed chwilą przez pana przewodniczącego. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia stronie składającej wniosek niniejszą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy, Wysoka, Szanowna Rado, do kolejnej uchwały. Najpierw musimy ją przegłosować jeszcze. Kto z państwa jest za podjęciem takiego rozwiązania, zechce zagłosować? Pośpieszyłem się trochę. Bardzo proszę. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnej tutaj skargi złożoną przez pana Gniatka w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Temat ten wrócił tutaj również do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i bardzo proszę o przewodniczącego o przedstawienie stanowiska komisji. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zanieczyszczenia powietrza w pobliżu ulicy Generała Władysława Sikorskiego 34. Wniosek pana Gniatka dotyczy problemu z jakością powietrza w okolicy ulicy Generała Władysława Sikorskiego, szczególnie w okresie letnim, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Komisja zdecydowała o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Taka decyzja wynika z braku możliwości do weryfikacji problemu w momencie rozpatrywania wniosku, ponieważ na dzień rozpatrywania wniosku przez komisję, to jest 23 stycznia 2024 roku, brakowało możliwości potwierdzenia tego zjawiska. Urząd Miasta w Górowie Ławeckim zadeklarował, że zgłoszone zjawisko zostanie zweryfikowane w miesiącach letnich. Podsumowując, komisja uznała, że z uwagi na brak możliwości do weryfikacji problemu w momencie analizy wniosku nie jest w stanie go rozpatrzyć i w związku z powyższym wnioskuje do Rady Miasta o wyrażenie takiego stanowiska w przedstawionym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz Szanownej Radzie uchwałę Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Postanawia się pozostawić wniosek dotyczący wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta w Górowie Ławeckim w sprawie zanieczyszczenia powietrza w pobliżu ulicy Władysława Sikorskiego 34 bez rozpatrzenia. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia stronie składającej wniosek niniejszą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska, zechce zagłosować.
Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy kolejną skargę złożoną przez mieszkańca naszego miasta w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego dewastacji słupków w pobliżu ulicy Józefa Bema 6. Zdaniem skarżącego i bardzo proszę o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie dewastacji słupków znajdujących się w pobliżu ulicy Generała Józefa Bema. Po rozpatrzeniu wniosku pana Gniatka dotyczącego dewastacji słupków w pobliżu ulicy Generała Bema, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zdecydowała o negatywnym zaopiniowaniu wniosku. Komisja uznała, że zgłoszenie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i nie można mówić o dewastacji w rozumieniu celowego działania lub zaniedbania. W projekcie stanowiska przedstawionym przez Komisję Rada Miasta, odnosząc się do wniosku, zgadza się, że zdarzenie ma wpływ na negatywny wizerunek i estetykę okolicy, jednak nie spełnia kryteriów dewastacji w kontekście bezpieczeństwa czy celowego działania. W związku z tym Rada Miasta postanawia zobowiązać Urząd Miasta do uwzględniania wniosku pana Gniatka w planowanych działaniach pracowników urzędu. Podsumowując, komisja uznała wniosek pana Gniatka za ważny w kontekście estetyki i wizerunku, ale nie spełnia on kryteriów dewastacji w rozumieniu bezpieczeństwa publicznego i nie podziela w pełni obaw wyrażonych przez wnioskodawcę. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Rady Miasta o wyrażenie negatywnego stanowiska przedstawionego w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie stanowiska. Przedstawię szanownej Radzie uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego dewastacji słupków przy ulicy Generała Bema 6. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala co następuje. Postanawia się wyrazić negatywne stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta w Górowie i Ławeckim w sprawie dewastacji słupków znajdującym się w pobliżu ulicy Generała Bema. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały przedstawioną przed chwilą przez pana przewodniczącego. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia stronie składającej wniosek niniejszą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego stanowiska, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Szanowna Rado, będę używał teraz Szanowna Rado nazewnictwa. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami będzie dotyczyła kolejna nasza uchwała. I temat ten był poruszany, na naszych komisjach i bardzo proszę pana Czesława Antonowicza o przedstawienie stanowiska komisji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, komisja na swoim ostatnim posiedzeniu pochylała się nad tą sprawą i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie na rok 2024. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest to program opieki nad zwierzętami, który systematycznie, nad którym systematycznie co jakiś czas pracujemy. Jest to rozwiązanie bardzo potrzebne. Taki program mówi tutaj o zapewnieniu bezdomnym zwierzętom schroniska dla zwierząt, opieki nad kotami wolnożyjącymi na terenie miasta. Odławianie bezdomnych zwierząt reguluje ten program. Obligatoryjna kastracja zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo szczegółowo wszystko opisane i taka uchwała jest bardzo potrzebna. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tej uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2024, zechce zagłosować.
Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Jest to uchwała dotycząca, będzie to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Również ten temat był poruszany na naszych komisjach. Tutaj komisją wiodącą jest komisja właśnie reprezentowana przez pana Czesława Antonowicza i bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie tej uchwały. Analogicznie, tak jak do poprzedniej uchwały, na swoim ostatnim posiedzeniu Komisja Gospodarki Komunalnej też również pozytywnie zaopiniowała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby uwagi do tego regulaminu? Nie widzę, pozwolę sobie odczytać krótką uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc uchwała 128/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie oraz uchwała 336/2022 roku Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozwiązania w uchwale, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, mamy teraz przed sobą uchwałę dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. I ten temat był poruszany w bardzo ważnej komisji właśnie gospodarki komunalnej reprezentowanej przez pana Czesława Antonowicza i również bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie stanowiska Rady. Jeżeli chodzi o sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie, komisja też jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać tę uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc uchwała 97/2019 roku Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Górowo i Ławeckie i zagospodarowania odpadów, tych odpadów oraz uchwała 335 z roku 2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Górowo i Ławeckie i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Ławeckim przy ulicy Stanisława Moniuszki. Trafiło to również do Komisji właśnie Gospodarki Komunalnej, do komisji, gdzie przewodniczy pan Czesław Antonowicz. Bardzo proszę przewodniczącego o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja również nie widziała jakby przeciwwskazań w celu zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Stanisława Moniuszki. Jednogłośnie pozytywnie zawiniliśmy wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawię państwu teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Ławeckim przy ulicy Stanisława Moniuszki. Na podstawie stosownych przepisów ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomości oraz paragraf 3 ustęp 3 uchwały Rady Miasta z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Górowo i Ławeckie w związku z artykułem 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów, gdzie właśnie księgi wieczyste prowadzą tą księgę. Sprzedaż nieruchomości bliżej opisanej w punkcie 1 ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z szanownej rady jest za przyjęciem takiego stanowiska, zechce zagłosować. Dobrze, dobrze. Proszę o zagłosowanie. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, mamy tutaj kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, tym razem w trybie przetargu nieruchomości przy ulicy Przemysłowej. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego Czesława Antonowicza o przedstawienie stanowiska komisji w tym temacie. Również w tym przypadku Komisja Gospodarki Komunalnej wyraziła pozytywną zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Przemysłowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz uchwałę dotyczącą zbycia, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Przemysłowej. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta uchwala co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy miejskiej w Górowie o powierzchni 2668 m kwadratowych położonej przy ulicy właśnie Przemysłowej z przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze komercyjnym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozwiązania, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przed nami, Szanowna Rado, jest jeszcze uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ten temat był omawiany u pana Czesława. Przepraszam, u pani Wierzbowskiej. Jest to Komisja Oświaty i Kultury. Bardzo proszę.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej komisja zapoznała się z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 i jednogłośnie przyjęła projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby uwagi do tego tematu? Nie ma z nami pana Romana Petreckiego, jest nieobecny, prosiłem go o przybycie, ale jest nieobecny w Górowie i dlatego nie może nam tutaj więcej o tym temacie powiedzieć, ale temat ten był tutaj omawiany na tą działalność miejskiego programu. Przewidziane jest łącznie 182 990 zł. I ten program tutaj jest bardzo szczegółowo, będzie, że tak powiem, realizowany. Przedstawię Państwu teraz uchwałę Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc uchwała 334 z 2022 roku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I nasza pani kierownik doczekała się swoich uchwał. Czekała długo, ma bardzo ważne uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026. I bardzo proszę panią kierownik o przedstawienie tego programu, pokrótce oczywiście. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Program wspierania rodziny uchwalany jest na 3 lata. W 2023 roku minął poprzedni okres. Teraz uchwalamy nowy okres wspierania rodziny. Głównym celem tego programu będzie wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjom rodzin. My jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej staramy się swoimi działaniami wspierać rodziny, które mają właśnie problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień dzisiejszy mamy objętych opieką asystenta rodziny 4 rodziny. Ta liczba z roku na rok się zmniejsza, więc myślę, że nasze działania są skuteczne. W tym roku chcemy realizować projekt, który będzie ukierunkowany właśnie na wsparcie rodzin, dlatego że obserwujemy, że tego brakuje. Wsparcia psychologa, prawnika, szkoły rodzica i będziemy chcieli swoimi działaniami właśnie jakby objąć ten obszar. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słucham pana. Ja przyszedłem na sesję Rady Miejskiej. Chcę zadać jego ekscelencji panu burmistrzowi kilka pytań. Bardzo proszę, proszę usiąść, proszę spocząć. Dziękuję. Szanowna Rado, temat ten był również poruszany, jest bardzo ważny. Był poruszany na komisji tutaj, gdzie reprezentuje pani właśnie oświata, pani Alina Wierzbowska. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała program uchwały Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby uwagi do przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny? Bardzo proszę.
Jeżeli nie ma, przedstawię Państwu teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny na lata 2024-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiego rozwiązania, podjęcia takiej uchwały, zechce zagłosować? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przed nami, Szanowna Rado, jest już ostatnia uchwała przewidziana na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w latach 2024-2027. I tutaj również bardzo prosimy panią kierownik Agnieszkę Gorzycką o przedstawienie tego programu. W związku z tym, że został powołany nowy zespół interdyscyplinarny i przepisy ustawy obligują nas do podjęcia nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, taki program przez zespół interdyscyplinarny został opracowany. Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz ograniczenie zjawiska przemocy w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie. Będzie polegało to na prowadzeniu szeregu akcji informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie mogą uzyskać pomoc ofiary przemocy domowej, gdzie mogą się zgłosić, jeśli jest jakiś problem na temat również programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę tutaj, że w tym programie będzie uczestniczył zespół interdyscyplinarny w gminie miejskiej Górowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Ławieckim, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górowie Ławieckim, Placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medyk w Górowie, szkoły z terenu miasta i gminy Górowo, Komisariat Policji będzie uczestniczył w tym programie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach, Poradnia Szansa w Bartoszycach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby uwagi? Na pewno tu się zgłasza pani Alina Wierzbowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, która pochyliła się nad tym tematem i bardzo proszę o przedstawienie tego stanowiska komisji. Po szczegółowym zapoznaniu się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały tegoż programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2024-2027. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby pytania do tego tematu? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2024-2027. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu pomocy domowej, Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie na lata 2024-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Traci moc uchwała nr 195/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2025. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować?
Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Oj, przepraszam, jeszcze tutaj się zagapiłem. Jeszcze mamy problem. Bardzo proszę pana radnego. O, w tej chwili. Mamy 13 radnych, co oznacza, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję. Przeszliśmy przez wszystkie punkty najważniejszej dzisiejszej sesji. Było tych uchwał aż 15. Przechodzimy teraz do spraw różnych. Jesteśmy w punkcie sprawy różne i bardzo proszę radnych o zadawanie pytań, jeżeli takie są. Nie widzę. Tak, pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Jeżeli można, panie przewodniczący, ja mam taki wniosek formalny o ogłoszenie 5-minutowej przerwy. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o przegłosowanie rady. Dziękuję bardzo. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przerwy, zechce zagłosować ręcznie już teraz przy mnie, tak? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry jeszcze raz. Witam szanowną radę. Wznawiamy obrady po 5-minutowej przerwie. Informuję, że w tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych, co oznacza, że w dalszym ciągu mamy ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z powyższym, że nie ma tutaj uwag, pytań ze strony radnych, mamy tutaj mieszkańca, który przybył na naszą dzisiejszą sesję. Czy chciałby pan zabrać głos? Tak. Czy pan się tylko przypatruje tym naszym uchwałom? Nie, ja się. Dobrze, dobrze. Jedną chwilę, jeżeli chciałby pan. Ja nie jestem w temacie. Dobrze, w związku z tym, że chce pan zabrać głos, informuję, że zgodnie z regulaminem Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 27 marca 2019 roku, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miasta, przy czym postanowienia ustępu 9, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. Czyli w uzasadnionych przypadkach przewodniczący może udzielić głosu po uzyskaniu głosu Rady. Zadaję teraz pytanie, kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem głosu dla pana tutaj Gołębieskiego, który nie zgłosił chęci tutaj do mnie wystąpienia, nie znamy tematu obrad, ten punkt nie był ujęty w naszym porządku obrad. I w tej chwili przegłosowujemy. Kto z pań i panów radnych jest za... Jak? Tak, ja mówię właśnie, że zgodnie z porządkiem obrad nie mamy tutaj, w naszym porządku obrad nie mamy wystąpienia mieszkańca. Gdyby pan się do mnie zgłosił i podał przedmiot swojego wystąpienia, w tym momencie wszedł pan w czasie trwania obrad, więc to też zakłóca porządek dzisiejszych obrad i ja w wyjątkowych przypadkach mogę udzielić takiego głosu. Po uzyskaniu głosu ze strony... Przegłosowanie ze strony Rady. I w tej chwili ten głos mój jest taki, kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem głosu dla pana Gołębieskiego, który wszedł na dzisiejsze obrady, zechce zagłosować. Głosujemy poprzez podniesienie ręki. Kto jest za tym, żeby udzielić głosu? Kto jest za tym, żeby nie udzielić głosu? Zechce zagłosować. Proszę, bądź uprzejma policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 głosów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Gołębieski, zakłóca pan w tej chwili porządek dzisiejszych obrad. Proszę usiąść i wysłuchać nas. Proszę usiąść i wysłuchać. Proszę wysłuchać. Wszedł pan teraz i zakłóca obrady. Nie służyć macie dla obywateli w Górowie i Ławeckim. Dziękuję bardzo. Ale niech pan poczeka i wysłucha naszej argumentacji chwilę, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę nie zakłócać obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. I co potraficie robić? Dziękuję bardzo. Proszę o opuszczenie sali, bo zagłusza pan porządek. Dziękuję bardzo. Także mieliśmy tutaj, szanowna rado, próbkę możliwości wystąpienia pana, naszego mieszkańca. Wszedł w czasie trwania obrad, nie zgłosił tematu, zachowuje się agresywnie, więc decyzja była chyba właściwa. Bardzo proszę, pan radny
Chorak się zgłasza. Ja chciałbym tutaj ująć, że stanowisko tego mieszkańca, no i przede wszystkim stanowisko rady było takie z uwagi na to, że każdy wniosek mieszkańca wymaga przygotowania przez radnych też jakichś podstaw prawnych bądź podstaw faktycznych udzielenia odpowiedzi na wniosek składającego przez mieszkańca. Więc tutaj mieszkaniec bądź przed sesją, bądź kwestia w dniu sesji powinien zgłosić temat, który chce omówić na radzie, żeby rada mogła finalnie się do tego tematu przygotować i w sposób sensowny, a przede wszystkim zgodnie z przepisami odpowiedzieć dla mieszkańca. Dlatego też podejrzewam, że stanowisko pozostałych radnych było jakie było i również moje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to jego wejście było skierowane na wywołanie tutaj pewnie jakieś tutaj no zadymy. Udowodnił to, nagrywał to wszystko, więc nie zgłosił się do mnie. Ten porządek nie był ujęty w programie dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi? I w sprawach różnych jesteśmy? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem tematu 65. sesji zamykam 65. sesję Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję.